Witaj. Z mocą pozdrawiam Asa w Tobie. Kiedy to nagrywam, właśnie zaczyna nastawać na naszym niebie zimowe przesilenie. To jest bardzo, bardzo szczególny czas. Wiele czasów w roku jest szczególnych, ale ten jest wyjątkowo szczególny. I właśnie dlatego zwracam się do części boskiej w Tobie, do Asa, bo właśnie tą część chcę przebudzić w tym niezwykłym czasie. Jaki to czas? Może najpierw powiem, skąd to wiem i dlaczego pozwalam sobie mówić do Ciebie w tym czasie o takiej wiedzy. Od ponad 2 lat robię sama na sobie eksperymenty z czasem, z zasiewaniem czasu. Robię to każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia, ale w ciągu roku jest taki bardzo, bardzo szczególny czas, w którym kończy się stary rok i zaczyna nowy. Według kalendarza tybetańskiego, który, jak niektórzy wiecie, wyznaję, praktykuję, a ten okres nazywa się, że w czasie przesilenia zimowego odchodzi władca starego roku, Savdak starego roku, razem z jego dworem, i przychodzi władca, Savdak, nowego roku razem ze swoim dworem. I czas, w którym ci władcy się wymieniają, nazywa się czasem pomiędzy czasem. Że jeszcze stary się nie skończył rok, a nowy jeszcze się nie zaczął. Ten czas rozdziela się na takie 2 szczególne podokresy. Pierwszy właśnie trwa i jest to przez starożytnych Słowian było to nazywane świętem słońca stania. To jest taki czas na niebie, w którym słońce się nie rusza, nie porusza się, słońce stoi. Przez cały calutki rok słońce z dnia na dzień przesuwa się odrobinkę, a w ciągu przesilenia zimowego, 20-21, słońce stoi, to jest święto słońca stania. I energetyka zatrzymanego słońca, bo słońce, ruch słońca to czas, zatrzymuje czas. I dzisiaj, 21 grudnia, razem z zatrzymaniem tak zwanym czasu, linii czasu, otworzył się portal. Właśnie kiedy ci władcy roku się zmieniają. Co to za portal? Portal, w którym nasze myśli, nasze słowa, nasz podpis energetyczny, nasza sygnatura energetyczna, to definiuje naszą rzeczywistość, czyli jakby nasza moc stwórcza, ten aspekt nasz, ludzki, który jest w zasadzie boski, że tworzy, że myśli wpływają na rzeczywistość, to w tym portalu 21 grudnia, czyli dzisiaj, ten portal właśnie otwiera się. Myśli zaczynają wpływać na rzeczywistość dużo, dużo mocniej. I mój eksperyment z czasem w ciągu poprzednich lat polegał na tym, że bardzo w tym okresie pilnowałam swoich myśli i skupiałam się na tym tylko i wyłącznie, co chciałam uzyskać. I taka też jest procedura i zalecenia, żeby w okresie, kiedy ten portal stwarzania myślami się otwiera, żeby starać się być najlepszą wersją siebie. I zobaczcie, że to w tradycji jest zapisane.
tylko w tradycji już dotyczącej Bożego Narodzenia, nie samego święta słońca stania, zimowego przesilenia, że wszyscy starają się być dla siebie mili, uprzejmi, składają sobie życzenia. W tej tradycji jest zapisana wiedza o otwartym portalu spełnienia marzeń, spełnienia, no, znaczy nie tylko marzeń, po prostu myśli, słów, wszystkiego. I składanie życzeń jest tak naprawdę zasiewaniem zaklęć losu na linii czasu. I w tym czasie należy, no, tak jak powiedziałam, być jak najlepszą wersją siebie, najlepszą z możliwych, utrzymywać maksymalnie pozytywny, dobry nastrój, pozytywne, optymistyczne nastawienie do życia. Należy, jeden z wedyjskich nauczycieli doradzał, żeby stosować praktykę modlitwy szczęścia dla wszystkich ludzi, żeby prosić w tym czasie o szczęście dla wszystkich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myśli tak zaczynają się spełniać, te kreacja przyspiesza, a w momencie, kiedy ty zachowujesz maksymalną, wysoką wibrację etyczną, psychiczną, duchową i życzysz szczęścia i pomyślności, ale tak z serca naprawdę wszystkim innym ludziom, oczyszczasz swoją karmę, oczyszczasz swój los, podnosisz poziom swojego losu. I mało tego, bo przesilenie zimowe to jest okres energetycznie, prawda jest taka, że zaczęło się to już 19 grudnia, ale przesilenie zimowe, jakby całość, to jest 21 na 22, jutro, 22. Według kalendarza tybetańskiego karma przyspiesza nieskończone ilości razy. To oznacza, że ten portal kreacji jeszcze się zintensyfikuje i 22 twoje myśli będą tworzyć jeszcze bardziej. A czemu by nie stworzyć czegoś naprawdę ekstra? Wspaniałej myśli o twoim życiu, o twoim prawdziwym szczęściu, o prawdziwej realizacji, o twoim prawdziwym celu, prawdziwym spełnieniu, prawdziwej obfitości, prawdziwym zdrowiu. O takich rzeczach warto myśleć i to bądź dla siebie hojny, bardzo cię proszę. To będzie najlepszy prezent na Boże Narodzenie, jaki możesz sobie zrobić w tym portalu tworzącym, tworzenia myślami. Ale mało tego. Powiedziałam, że okres, w którym władcy czasu starego roku i nowego roku się zmieniają, to okres trochę dłuższy, on składa się z dwóch etapów. O pierwszym już opowiedziałam, że jest to święto słońca stania, kiedy słońce się nie rusza. Ale kiedy słońce wreszcie drgnie, 22 grudnia rozpoczyna się kolejny bardzo, bardzo ważny czas i ja właśnie z nim robiłam szczególne eksperymenty. Ten czas w tradycji słowiańskiej nazywa się czasem kolędy. I kolęda oznaczało koło roku. I serio, to jest czas pomiędzy czasem. Od 22 grudnia do 2 stycznia. Każdy dzień jest jakby czasowym ziarnem połączonym z miesiącem z przyszłego roku. To jest 12 dni po kolei od 22 grudnia do 2 stycznia, kiedy czas, powiem wprost, to co będziesz robić w ciągu tych 12 dni, o czym będziesz myśleć, jaką będziesz mieć jakość swoich myśli,
jakość swojego stanu psychicznego, duchowego, w jaki sposób będziesz traktować innych ludzi, to zdeterminuje, mocno wpłynie na Twój los w przyszłych 12 miesiącach. I proponuję Ci następujący eksperyment razem ze mną. Ja każdego dnia, od 22 począwszy, będę wrzucać, no nie wiem czy shorty, nie wiem czy się będę wyrabiać w shortach, ale krótkie nagrania tego, co należy robić, co projektować, znaczy nie, że ja chcę wpływać na to, co Ty masz projektować, co jest Twoim szczęściem, ale jestem w trakcie przygotowywania zestawu instrukcji, w jaki sposób tworzyć projekt zasiewania czasu na dany miesiąc, bo tak, 22 Twoje myśli będą wpływać na to, co będzie się wydarzać w styczniu, 23 na to, co się będzie działo u Ciebie w lutym, 24, a 23 jest jeszcze bardzo ważny, dlatego że 23 jest nów i tego 23 będzie szczególny czas ziarna, ale o tym będę wspominać. 24 marzec i tak dalej, przez kolejnych 12 dni, każdy połączony z 12 miesiącami. Więc tak, zapraszam Cię do takiego eksperymentu, żeby przez te 12 dni być naprawdę dobrym człowiekiem, najlepszą wersją siebie, a dobrą dla innych, tworzącą taką przestrzeń, takie życie, w jakim Ty byś chciał żyć w ciągu następnego roku. I popamiętasz moje słowa. Zobaczysz, co się będzie działo. Bo można naprawdę zaprojektować cele, które chcesz osiągnąć i w życiu prywatnym, w Twoim życiu zawodowym, umiejętności, które chcesz rozwinąć, to jest projektowanie, zasiewanie czasu, myślokształtów czasu, ziaren czasu w trakcie kolędy jest jednym z najzarąbistszych life hacków, jakie udało mi się w zasadzie kiedykolwiek testować. Więc serdecznie Cię zapraszam do tego programu, ale pamiętaj, że ten magiczny czas trwa już teraz, właśnie teraz. Jest przesilenie. Dzisiaj, 21 i jutro, 22 grudnia, bądź maksymalnie najlepszą wersją siebie, a jednocześnie postaraj się zrobić sobie ekstra przyjemność, bo to jest czas świętowania. I kiedy świętujesz i kiedy naprawdę się cieszysz, to zasiewasz ziarna szczęścia. Tak jak kalendarz tybetański mówi, przyciągasz wtedy duchy szczęścia do siebie. Ja nazywam się Monika Burzyńska, jestem psychotronikiem, psychologiem tantrycznym, badaczem starożytnych cywilizacji, starożytnej wiedzy wedyjskiej, tantrycznej. I dzięki piękne za Twoją uwagę, za Twoją gościnę na moim kanale. I jak chcesz, zapraszam Ciebie do projektu Kolenda 2022. Do zobaczenia.